mógł przyjąć natury naszą. Stąd to jest to wielka tajemnica, tak jak nazywa apostoł Paweł. I dochodzimy do tej tajemnicy mocą swej wiary, albo jeżeli jesteśmy niewierzącymi, albo słabo wierzącymi, do nas przychodzi. Ta tajemnica właśnie jest za pośrednictwem tego, co doświadczamy poprzez uwielbienie Boga, w tym przypadku poprzez śpiewanie kolęd. W tych prostych słowach często wyrażona jest wielka filozofia, filozofia i doświadczenie naszego ducha. I to jest cenne. I to trzeba kontynuować. Powiem, każde śpiewanie kolęd jest to wychwalanie Boga, ale jednocześnie przeżywanie. Doświadczenie wielkiego bogactwa duchowego, które pomaga człowiekowi w jego codziennym duchu. I poprzez takiego rodzaju śpiewanie wielu ludzi dochodzi do Boga. Dotyczy całego człowieczeństwa, całej ludzkości, i wschodu, i zachodu. Poza tym śpiew każdy, kościelny, cierpliwy, on łączy ludzi. Jeden. Tej jedności zawsze brakowało w świecie. Brakuje także w naszych trudnych, złożonych czasach. I dlatego też w wszelaki sposób trzeba to dzieło Boże i ludzkie wspierać. I ci, którzy ściśle są związani z dziełem Bożym, a także ci, którzy z urzędu powinni wspomagać. Bo poza tym przeżywaniem duchowym jest to jeszcze kultura wiary. Kultura, którą szczycimy. My w Polsce mamy i prawosławni, i katolicy, i ewangelicy. Mamy szczególną podstawę do takiego stwierdzenia. Powiem, tak jak powiedziałem na początku, ani Wigilia, ani Święta Bożego Narodzenia są nie do pomyślenia, aby nie było kolędników. W naszych wsiach mały
dyrygentowi bardzo dziękuję. Wszystkim innym dyrygentom i chórzystom, razem i każdemu oddzielnie dziękuję. Bardzo się cieszę, wszyscy powinni się cieszyć, że biorą udział także i dzieci w tej pięknej tradycji, partycypują. To jest wielka radość, radość dla dzieci, ale radość dla nas. W ten sposób my wprowadzamy naszych dzieci, młodzież w naszą piękną chrześcijańską tradycję. I tam, gdzie jest zdrowa rodzina, tam zawsze jest śpiewanie synem z wnukiem i wychwalanie Boga. I niech tak zostanie. I starajmy się.